we Lwowie uczczono pamięć księdza Henryka Mosinga, osoby, której życiorys wciąż jednoczy naukę i wiarę. 30 listopada w Instytucie Naukowo-Badawczym Epidemiologii i Higieny Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Danyla Halyckiego odbyła się uroczysta konferencja poświęcona życiu i działalności wybitnego epidemiologa XX wieku. Dr Mosing był nie tylko utalentowanym naukowcem, który był bezpośrednio zaangażowany w tworzenie szczepionki przeciw tyfusowi, był także kapłanem i przez wiele lat prowadził działalność misyjną i duszpasterską. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, przybliżył obecnym tę stronę życia i służby kapłana i naukowcy. Analizując życie Henryka Mosinga, możemy bez cienia wątpliwości stwierdzić, że przeżył je godnie, czyniąc dobro jako lekarz i jako kapłan. Niech stanie się dla nas wzorem, aby słowo Jezusa, które pragnie być naszą nagrodą w wieczności za wszelkie dobro, jakie czynimy bliźnim, spełniły się w naszym życiu. Dziękując za to naukowe spotkanie, wszystkim błogosławię i życzę łask Bożych w służbie bliźnim. W wydarzeniu wzięli udział pan Artur Pielasa, konsul Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie, przedstawiciele nauki z Ukrainy oraz Polski i wielu księży, wychowanków księdza Mosinga. Podczas tego spotkania odbyła się też prezentacja filmu Poskramiacz wszy Rudolf Weigl, reżysera i producenta Edwarda Zaniuka, o słynnym lwowskim naukowcu polskiego pochodzenia, który wynalazł szczepionkę przeciw tyfusowi plemistemu.